Państwacyjna NSK ZAN. W dzisiejszym materiale pokażę opuszczony ośrodek wypoczynkowy, jak pisze uroczysko, w Załęczu Małym, czyli ośrodek czasowo-wypoczynkowy. I powiemy i pokażemy, co tam kryje właśnie środek. A z nami gościnnie jest grupa Mody na Urbexie. Siemana. Oraz Greco Exploration. Siema. A my po prostu działamy. No i oczywiście jestem ja, czyli wasz lektor. Lektor Broda i Kazan. I szef szefów Kazan. I szef wszystkich szefów, tak jest. Także zobaczymy, co kryją podwoje tego ośrodka. Proszę, szefie, przodem. Ja tam szefie normalnie. Gwiazda. Widać, że bardzo zrujnowany jest. A on się znajduje, jeszcze dodam, że jest w środku lasu. W środku lasu. Zwiedzimy teraz ten cały ośrodek, jak to wygląda w środku, a później przemieścimy się tam, gdzie są baseny. Jak widzimy, ten ośrodek to już jedna wielka ruina, natomiast cały czas można znaleźć w nim takie fajne smaczki, jak chociażby pokażę wam wystrój tej ściany. Bardzo klimatycznie położony. Tutaj był chyba hol. Widzimy stylowy kominek. No i proszę, pozostałość po Unitra. Ośrodek składa się z kilku budynków i basenów, do których zaraz pójdziemy. Piękna okolica. Kominek się zachował, a tu chyba była jakaś może scena gdzieś mogła być usytuowana, co nie? Coś takiego, nie? Mhm. Ale kominek, rewelacja, ładnie wygląda. No i tam jest ten po tym Unitra, nie? Z telewizora. Tutaj były takie bardzo duże przeszklenia. Widać, że to była jakaś albo główny hol, albo jakaś aula. Idziemy dalej. Proszę zobaczyć, jak wyglądają stropy. Klasycznie pozapadane, pozarywane, niekompletne. Tutaj sufitu to już nie ma. Sufitu nie ma, a widać, że jest podwieszany nawet. Kolejne bardzo przestronne miejsce. Widać, że tutaj były drzwi. A to całe było oszklone. Widocznie stąd było wyjście na poszczególne atrakcje tego ośrodka. My jesteśmy tutaj. W dole jest już ekipa. Młody na Urbexie i Greco Exploration. Robią eksplorację już niższej kondygnacji.
Ja natomiast w oczekiwaniu na szefostwo. To mnie zastanawia, co to było, taki łuk. A tutaj też mogła być na przykład tutaj takie. Albo jakaś taka lada, coś takiego, nie? Fajnie to wygląda. Chyba na quadach ktoś jeździ. Zobacz sobie, chcę zobaczyć, fajnie wygląda to. Oni tam już są na dole, nie? Ale tutaj widać, że już dach zarywa się całkiem i może spaść. No tak, dlatego trzeba będzie szybko przemknąć. To była chyba kuchnia tutaj. Tak, kuchnia i wydawanie posiłków. Ktoś grał w kółko i krzyżyk. Na dużej planszy. Na dużej planszy. No a tutaj to chyba płonął cały ten korytarz. Niezwykle klimatyczny. Dzień dobry. Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś podać? Nie trzeba. Fajne. Ja już zmierzam do kolejnej kondygnacji. Będę musiał pokonać. Tutaj się zawalił sufit. Będę musiał po nim przejść. A tutaj na zewnątrz widzimy Tomka z Greco Exploration. Jest też Nikola. Ło. I jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu. Idziemy dalej do kolejnych budynków. Tutaj jak widać zaś oczywiście graffiti. Możemy zobaczyć. Uważaj, bo jest drut tutaj. Idziemy może zobaczyć teraz. Tutaj, już tutaj byliśmy, idziemy tam, gdzie oni poszli, czyli do tego drugiego budynku, tak jest? No, budynek my zwiedzili, więc... Ten, który jest tutaj. Ten jest tutaj nieczynny, jest zamurowane wejście i nie ma w ogóle dostępu do niego. Dlatego udajemy się... Dlatego udajemy się zobaczyć teraz, co kryje basen. Kąpielisko. Tak jest. Przypomnę tylko, że to jest ośrodek opuszczony, wypoczynkowy. Bardzo dużo tutaj lata tych muszek. Uroczysko, tak? Uroczysko, tak. Szkoda, że ktoś tego po prostu nie wziął i nie odremontował, bo fajny plener. Powiem, że jest w środku lasu to. W środku lasu i jakby to było chociaż zadbane bardziej, to naprawdę robi wrażenie. A teraz kierujemy się tą drogą do kąpieliska i do basenu przy w tym ośrodku wypoczynkowym. I jesteśmy po tym krótkim spacerku przy basenach. Dokładnie przy basenie jednym, przy tym ośrodku wypoczynkowym. Tak to wygląda teraz.
basen pierwszy, tam dalej jest basen drugi. Fajnie to wszystko wygląda i powoli przyroda odbiera sobie to, co kiedyś jej odebrano. Idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy, co tam jeszcze uda nam się zwiedzić. Ja mam tylko taką nadzieję, że może nie będzie. Może się uda coś jeszcze zwiedzić, jakiś budynek może tu jest, nie wiem, pierwszy raz jestem. Natomiast basen na pewno jest jeden i drugi basen jest troszeczkę dalej, ale to właśnie teraz idziemy sprawdzić, zbadać. Tutaj basen numer 2. Widać, że jest bardzo mniejszy, o wiele mniejszy niż tamten. Jak widać, okazało się, że jest jakieś przejście. Więc pokażę, jak to wygląda teraz. Muszę powolutku iść, żeby nie spaść na dół. Tak to wygląda. Widać, że są graffiti. I tak to wygląda właśnie. Już krzaki oczywiście też rosną. I teraz przejdziemy sobie do opuszczonej niebieskiej chatki w lesie. Ale to nie jest leśniczówka z filmu, z komedii. W lesie dziś nie zaśnie nikt. To jest spokojny obiekt. Alan już zrobił rozpoznanie. Tak? Zobacz sobie przesłuchaj. To wygląda. Młody na urbeksie. Wiesz, co to wygląda? Sobie zerknę, tylko nie będę się tam wbijał. Nie ma po co. Poczekaj, Alan. Dzięki za pomoc. No, stoliczek. A tam jest jeszcze więcej. Jest zamknięty. Ale jest tutaj wyjście. A tam chyba studnia albo toaleta, no. Toaleta, no gdzie jest studnia? Co Maciej, wchodzisz do środka? Nie, bo to jest zamieszkałe chyba. A. Tak jest. No i kończymy ten materiał. Jeżeli się spodobał, dajcie łapkę w górę albo komentarzyk. Jak jesteś nowy, to subskrypcję. A my się żegnamy tutaj z lasu, z opuszczonego ośrodka wypoczynkowego i działamy, idziemy dalej. Oczywiście z nami gościnnie Greco Exploration. Siema. Oraz Młody na Urbeksie. Siema. Zapraszam do polubienia ich kanału i Facebooka. No i do nas. Śledźcie nasze filmy, oglądajcie wcześniejsze. I jedziemy dalej, żegnamy się z tego miejsca i to na tle chatki, ale nie tej chatki z horroru, tylko chatki z drugiej lesza. Części, z drugiej części. Tak. Więc pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Kazan, Broda, Alan, Marcin, Nikola i Greco Exploration. Kochani, odwiedźcie grupę Młody na Urbeksie i Greco Exploration. Kto jest nowy, niech zostawi łapę, polubi, żeby być na bieżąco. I my widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, hej. Marka. I poszli wszyscy na basen. A tą niezwykle klimatyczną, niebieską chatkę w środku lasu zostawiamy z nadzieją, że nikt tam nie nakręci filmu. Przepraszam, ale ja jednak zostaję w tej chatce i da się legnąć i będzie dobra, dobrze. Dobra, to trzymaj się. Na razie, cześć.